zwierzę ciśnień. Tutaj jakie monstrualne maszyny rolnicze. Wielkość tych niektórych normalnie zaskakuje, tych traktorów. Zobaczcie, to zdaje się dealer John Deere. Teraz te ciągniki mają taką odległość pomiędzy traktory, znaczy to chyba to samo, ciągniki czy traktory, prawda? A pomiędzy kołami może samochód prawie że przejechać, także są takie crazy wielkie. No i zbliżam się tutaj do tego małego miasteczka, też menonickiego głównie. Głównie menonici tu mieszkają, nazywa się ono Floradale. Czyli tak jakby dolina roślin. I proszę, jaka ładna rodzinka tutaj sobie idzie. Zobaczcie. Nie będę tak nachalnie ich filmować. No, jestem tutaj właśnie w centrum tego miasteczka. Że droga tutaj ta jest o wiele szybsza niż ta jazda przez Elmirę, także tak jak zawsze jeździliśmy, dlatego że w Elmirze są światła, potrafi być trafik, tutaj szybko, tylko było zwolnienie jedno do 60 właśnie tutaj we Floradale, a tak jest wszystko. No maksymalnie 80, ale ja jadę no tak jak mogę. Nastawiam sobie samochód na 94, także cruise control nastawiam 94 i 14 jadę tylko ponad 80, także odpukać, miejmy nadzieję. No i tutaj ta droga jest naprawdę super. I za jakieś 15 minut już powinnam być w Arthur. Muszę skręcić i jadę też taką bardziej boczną drogą, ale droga jest cały czas asfaltowa. Dzisiaj mam przynajmniej w miarę czyste szyby. Nigdy nie są perfekt, ale ostatnio miałam zapaćkane i bardzo przepraszam, bo później oglądałam swój filmik i się wkurzałam. Mówię, kurczę, jak brzydko to wygląda. Także umyłam to. Chociaż mam taki na szybie, nie wiem czy widzicie, widać teraz, taki zarys jakby od wycieraczek, dlatego że kiedyś durna włączyłam wycieraczki, jak był kurz na szybie i na sucho. No i sobie zrobiłam, także nie wiem, muszę pojechać to. Mam nadzieję, że tam gdzie robią szyby, to mogą mi jakoś wypolerować, także muszę się wybrać, no bo nie chcę mi się całej przedniej szyby przez to zmieniać, kurczę. Także zajmę się, może to na pewno są jakieś techniki teraz, że robią takie rzeczy, także tutaj ten cały ten może mi wypolerują. Też mnie denerwuje, jak patrzę, jak jadę pod słońcem. Kiedy widzę to światło migające tam, to zawsze się bardzo cieszę, dlatego że to znaczy, że jestem już tylko 12 km od Zealand, czyli od naszej działki. I pojadę sobie też chyba tą drogą, którą ostatnio wracaliśmy z Zee, którą ja jechałam w środę wtedy z Mount Forest. A tutaj jest oczywiście Alvin, ale już zamknięte mają. Pogoda nadal piękna jest. O, spadła temperatura. U nas było gdzieś 22 w Waterloo, a teraz jest tylko 16,5. Ale jak widzicie, jest pięknie cały czas. Słonecznie. Jeszcze mi się udało po drodze zerwać troszkę bzów. Także, tak jak mówiłam, tutaj one rozkwitają dosyć późno. Jeszcze jakiś taki fajny krzak, że nie do końca były rozkwitnięte. No już jadę tym ostatnim kawałkiem drogi tutaj do tej naszej dwunastki. I mam nadzieję zobaczyć jakąś sarenkę może, bo to jest ta pora. Ale to nigdy nie wiadomo, ale ta droga jest po prostu prześliczna. Trochę wolniej jadę, także to co zaoszczędziłam nie jadąc przez Elmirę, to oddaję teraz, ale sama przyjemność jechać po takiej drodze. Prawda, że roślinność w Ontario bardzo przypomina Polskę.
kiedyś o tym mówiłam, ale zobaczcie, nawet jak jechałam tutaj przez ten las, bardzo mi się kojarzy z Polską, dlatego pewnie Polakom bardzo dobrze tutaj się mieszka, bo się bardzo dobrze aklimatyzują przez te podobieństwa. Ciekawe, czy dziuby coś czują, że już jestem blisko. Koty mają taki szósty zmysł, naprawdę niesamowite są nieraz te moje, jak obserwuję w domu. No to jedziemy. Ostatnio tu brat gaduły był, mam nadzieję, że nie wyłaził na drogę. I już widziałam jednego gadułkę, który tam biegł. Tylko który to? Tutaj padało nieźle. Woda wysoka w basenie. Hej! Kochani! Jak to tutaj? Dwa dni aż mnie nie było. Chodźcie, dziuby! Ale tutaj porozwalali, snopek wyrzucili. Ach, te rakuny. Hej, dzióbki. Cześć, gadułko. Cześć, malutka. Gdzie jest braciszek? Gdzie jest twój braciszek, kochany? Już damy puszkę. Gdzie Augustik? Szefa nie ma? Chodźcie, dzióbki, chodźcie. Cześć, kochani. A gdzie braciszek jest, gadułki? Co? Już dajemy. Ale zobaczcie, jak wszystko powyjadały. Tyle było jedzenia nasypanego. To są normalnie worki bez dna. Tutaj już pewnie nie ma. No jeszcze trochę tutaj jest, bo oni tego nie lubią. O, proszę. Także jestem znowu w moim ulubionym miejscu w Ontario, czyli na mojej działce. Jest piękny wieczór. Na razie przyszedł tylko gaduła i Augustik, ale mam nadzieję, że reszta się zjawi. I podjadę na chwilę do moich menonitów, dlatego że zanim wyjechałam z Kitchener, to wstąpiłam jeszcze do polskiego sklepu i kupiłam im różne polskie kiełbasy na spróbowanie. Także mam nadzieję, że im będą smakować. Zobaczcie. Kupiłam takie rzeczy. A swojska. A tu jest jakaś double smoke, podwójnie wędzona, stara polska, czy staropolska, old polish, staropolska chyba. I au, gaduła, co ty robisz? Oh my god, ale mnie udrapał, wszedł na mnie z pazurami, no co za. I village sausage, czyli wiejska. Kupiłam jeszcze im też to Marco Polo, kupiłam też dla koni, dla tej dziewczyny krem do rąk z aloesem, także na pewno jej się przyda, bo na krowy musi dojść, także na pewno ma spierzchnięte ręce. No i tak, idę im zaraz zanieść, podjadę, nie idę. Tutaj bez mi jeszcze będzie słodko pachniał przez dzień i noc, przez noc i przez dzień. Także zobaczcie, jeszcze takie udało mi się znaleźć, które nie są do końca rozkwitnięte, także super, wspaniałe. I jest drugi gadułka, braciszek. Cześć, malutki, cześć. Fajnie, że jesteś. A gadułka pierwszy tutaj bawi się swoją zabaweczką, tak? Cześć, ty maluchu, cześć. No nie bój się, ja wiem, że ty się teraz już boisz. No jedz sobie, jedz. No. Tak się wstrząsasz jak Stefan. Chodź, malutki, chodź, kochanie. O, jaki ty jesteś mięciutki, wy jesteście tacy mięciutcy. Może też przyjdziesz spać razem z bratem do mnie, do łóżeczka, znaczy do domku. On na fotelu raczej śpi, do łóżka czasami tylko wchodzi, ale spać to śpi na fotelu. Zobaczcie, jak pięknie tutaj koniki mają. Oni mają strasznie dużo koni. Byłam w tym barn, jak to się nazywa, chlewnia czy stodoła. W tym stylu. Pełno koni mieli, pełno byków, kilka krów, kury, koguty, psa, dwa koty. Także wszystko tu mają. Bardzo się ucieszyli z tych kiełbas. A tutaj bardzo pięknie nam słońce dzisiaj zachodzi. Zobaczcie. Ja nie wiedziałam, że oni mają tyle koni, bo tutaj na pastwisku przeważnie
3-4 może przychodzą, a tam mieli całą masę tych koni. Wow. Jeden był taki szary, a znaczy taki biały z szarym i taki mocny koń. Także to jest ich ten główny koń. Ciekawe, także może kiedyś nakręcę. Nie chciałam teraz nakręcać, no bo tak jeszcze ich tak za bardzo nie znam, ale kiedyś na pewno mi pozwolą nakręcić. Ups. Te wszystkie zwierzęta tam. Ja bardzo lubię farmy i wsie, dlatego że jedna z moich babć mieszkała na wsi i zawsze tam spędzałam u niej różne wakacje, także uwielbiam to wszystko. Maciszek też wchodzi do domku, super. Nie boicie się, to będziecie ze mną dzisiaj siedzieć tutaj w nocy. Tak, malutki, no jak braciszek już się przyzwyczaił. Kochany, malutki, no. Śliczny dzióbek, taki kochany, tak. Nasz szefuncio tutaj sobie siedzi na foteliku, ale dotknęłam mu tej nogi tak od spodu, bo on ma tak na udzie od wewnątrz i ma tak rozorane tam, że nie wiem, jak to się stało. Co ty zrobiłeś sobie, dzióbku? Powiedz ty mi, mały. Dobrze, że żyjesz, że nie miałeś jakiegoś zakażenia. Czarna mama. Gadułko, czarna mama jest. Nie chce się wyostrzyć. O. Czarna mama jak marszczy. Buźkę jak je. Następny tam. Ilu was tam jest pod spodem? Czarna mama w całej krasie. No i schowała się. Trzeba dobrze kotki żyć z czarną mamą. Zobaczcie, jak ona jest śliczna. Piękny rakun. Wielkie łapy, jakie ma. A przed chwilą braciszek Gaduły bawił się dmuchawcami. Coś łaciatka nie ma. A gdzie łaciatek jest? To nie jest łaciatek. To jest łaciatek innego typu. Cześć. Cześć. Chodź. Chodź. Chodź tutaj do mnie. Chodź. Zobaczcie, jak dwa gaduły tutaj sobie razem przy rzece siedzą. Oh, you guys are priceless. Gadułko, czemu na drzewo znowu chcesz wchodzić? Gadułko. Dziubuś. Już cię niesie, tak? Żeby na drzewo wejść. Co za crazy koty. To fajnie sobie siedzieli. Jeden przy drugim. Wy tam pijecie, czy wy coś polujecie na coś? Co robicie? Co robisz, braciszku Gaduły? Gadułka numer dwa? Czy gadułek? O, już dostają świra pomalutku. Tam niebo. Nie wskakuj do rzeki. Komary latają, także zabijajcie te komary. Zabijajcie te komary, bo ja ich bardzo nie lubię. No, idziemy do rogu. A ty? Oczywiście. No oczywiście, no bo czemu nie? Gaduła w akcji. I na sam czubek, tak? Proszę. No, zobaczcie, co to są za... Gadułko! Why are you doing this? Boże, spadniesz. Damet, spadniesz. Albo wlecisz do rzeki. Dziubuś. Już nie widziałam takich kotów, żeby tak łaziły po drzewach. Czy ty się popisujesz, czy ty tak zawsze chodzisz? Jak mnie nie ma też. Spadniesz, dziubek. Boże, normalnie nie mogę patrzeć na to. On wygląda tam jak jakiś taki żbik. Na tym drzewie. Boże! Jak wiewiórka.
do góry nogami schodzi. Widzisz? I co? Prawie spadłeś. Damyt, się uderzysz o most. Chodź tutaj. Chodź tu, dziubu. No jak próbuję. Po tej gałęzi. Oh my god. O, udało się tym razem. Ale może się nie udać któregoś dnia. Rozrabiaki. Ty też będziesz wchodził na drzewo, czy nie? Jeszcze tu jakaś gałąź widziałam, była taka nie do... O, tu jest jakaś taka do wyłamania. Się tak boję o nich, że nie wiem. Głupki jedne. Ty głupku mały. Się gonią, o, dwa oszołomy. Chodź, gadułka. Chodź, chodź. Dziubku. Chodź, gadułeczka. Chodź, kochany kotku. No. I następne drzewo. A tutaj ja wam nie posprzątałam tego drzewa. To jest niebezpieczne. No i będę rozpalać następne ognisko. Piękny jest dzień. Nie pada. Także trzeba się brać znowu za palenie. Kto tam jest? Ale wy tutaj psucicie. Wiem, że tu jest dziura, którą trzeba załatać przy moście. A gdzie braciszek, gadułka? Braciszek, tam mały oszołom. Chodź tutaj, malutki. Chodź, malutki, tu. Chodź, chodź, dziubku. I Stefcio przyszedł. Tylko jeszcze łaciatka brakuje do towarzystwa. Nie bój się, zobacz, co damy kejk. Zobacz, kejk. Mhm. Freddy, gdzieś Freddy malutki, chodź. Ty nie rób tak, nie rób Freddy'ego, zostaw go. Zostaw go, kotku. Masz Freddyczku. Nie rób Freddyczka, nie wolno bić. Kićku, to jest Freddyczek, on jest taki kochany. A wy nie chcecie kejk jeść. Kejk to nie jest dla was. No, Stefciu tam się czai. Stefcio podojada puszeczkę, a ty nie bij Freddyka. Freddy jest very nice, rakun. Pamiętacie, jakie wielkie, też oszołomy tu się ganiają, jakie wielkie futro miał Stefanek z takim wielkim kołnierzem na zimę? Już nie ma takiego, już zupełnie inaczej wygląda. Prawie wygląda, jakby miał krótką sierść. Freddyczku, chodź, chodź malutki, chodź, chodź, masz, chodź, 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 masz, chodź. No kotów się boisz, biedaczku, chodź, zobacz, tu jest kejk, chodź, chodź. No chodź, no masz jeszcze kejk tu. No weź sobie, weź malutki, weź. Nie bój się ich, oni są crazy. Tu masz, chodź, no weź sobie jeszcze, weź sobie jeszcze. No weź, nie bój się kotków, oni tam jedzą. No wiem, że one są takie niedobre dla was. No wy jesteście tacy cierpliwi. Chodź, czekaj. Zobacz, to jest tylko sam icing już. Zobacz, tylko możesz mi oblizać palca. No, to jest sam icing tu. Delikatny. Chcesz ugryźć? Czekaj, tylko palcami nie ugryź. No dobrze, delikatnie, okej. Okay. No masz. No polisz. Delikatnie bardzo. Bardzo delikatny jestem, tak. Ojejeje, jak chcę tutaj to bardzo. Takie to musi być pyszne. Zobacz, jeszcze tu masz. A tu kot. No masz. Nie wiem, co tam się dzieje. Ktoś jakiś ptaszek. Zostaw go, zostaw. Nie rób tak. On jest fajny. To jest Freddyczek nasz. Zostaw gadułka, Freddyczka. No, zobacz. Oj, gaduła. Gadułka. Zostaw Freddyczka. Freddyczek jest bardzo kochany. Freddyczek jest baby z tamtego roku. Pierwsze baby, które przyszło. No masz. Zostaw go. Chodź. Masz tutaj, dziubaczku.
No, Ściupku. Stefcio tu dojada puszkę. Ach, niegrzeczne te gaduły są. Pędziory takie. Proszę, jak nastrojowo tutaj. Bardzo lubię ten ogień od tych lamp naftowych. Takie jest ładne, ciepłe światło. Jeszcze dopalam tutaj te moje pachnące świeczki, które używałam zimą. No i tak, piękny bukiet bzów. Mi tu ładnie pachnie. Musiałam znowu rozpalić w kominku, bo jest tak zimno. Ja nie wiem, co to za pogoda. W Europie też było cały czas zimno, dopiero teraz się zrobiło ciepło. Nawet ta, mówią mi znajomi, którzy są z Serbii czy z Chorwacji, że straszna wiosna była, strasznie zimna. Także nie wiem, co się dzieje na świecie.